Cześć, z tej strony Szymon Moszny, prowadzę Fitness School. Ostatnio jeden z kursantów wprowadzonego przeze mnie szkolenia zadał mi bardzo ciekawe pytanie. On mianowicie spytał, czy faktycznie mierzenie tętna jest istotne w momencie, kiedy ktoś chce spalać tłuszcz przy udziale treningu cardio. I słuchajcie, odpowiedź na to pytanie zawsze brzmi tak. Tak, oczywiście, tak, jak najbardziej trzeba mierzyć tętno. I to z jednego prostego względu. W ciele człowieka istnieje kilka podstawowych sposobów pozyskiwania energii, od ATP przez fosforan kreatyny, spalanie glukozy z udziałem i bez udziału tlenu i na końcu macie beta-oksydację tłuszczu. I teraz, żeby dochodziło do tego ostatniego elementu, czyli tej beta-oksydacji tłuszczu, tętno musi jakby mieścić się w ogólnie przyjętych granicach charakterystycznych dla właśnie tej beta-oksydacji. Bo całkowicie bez sensu jest wejście na bieżnię i narzucenie sobie od razu bardzo wysokiego tempa treningu, które nie doprowadzi do beta-oksydacji, która co prawda zawsze na jakimś tam niskim poziomie występuje, ale jest. Ale zamiast beta-oksydacji będziecie mieć na przykład tylko i wyłącznie spalenie cukru z lub bez udziału tlenu. No w tym momencie taki trening w ogóle nie ma sensu, bo spędzasz 40 minut na bieżni, a zamiast tłuszczu w danym momencie spalasz tylko i wyłącznie cukier lub spalasz tego cukru za dużo. I teraz najbardziej korzystnymi jakby warunkami do spalania tłuszczu to jest taki trening aerobowy, który jakby oscyluje w niskich granicach tętna. Przez niskie rozumiemy tutaj od 50 do 65%. I to jest taki próg spalania tlenowego, kwasów tłuszczowych, który gwarantuje Ci, że wraz ze wzrostem czasu trwania wysiłku udział spalanych kwasów tłuszczowych będzie rósł, a udział spalanych węglowodanów będzie malał. W związku z czym zawsze warto mierzyć sobie tętno i upewniać się, że pracujesz w tej granicy 50-65, bo jeśli będziesz miał tętno zbyt niskie, nic się nie będzie działo. Jeśli będziesz miał tętno zbyt wysokie, to ciało nie będzie miało możliwości zaabsorbowania tak dużej ilości tlenu, żeby doprowadzić do spalania tłuszczu. Dlatego, że spalanie tłuszczu wymaga bardzo dużych nakładów tlenu do tego, żeby w komórkach ten tłuszcz mógł się spalić. Dlatego najlepsze, co można zrobić, to mierzyć tętno i zawsze trzymać się w tych określonych granicach. Oczywiście ja wiem, że są różne możliwości, inne spalania tłuszczu, czyli trening interwałowy, ale to jest taki trening, który bazuje całkowicie na innych zasadach. To jest taki trening, który spala troszeczkę bardziej hormonalnie kwasy tłuszczowe i to jest taki trening, który spala tłuszcz bazując na długu tlenowym, ale myślę, że to jest tak skomplikowany temat, że nie ma co teraz go przy temacie cardio poruszać. Dlatego zawsze warto jest mierzyć tętno i trzymać się określonych zakresów. Natomiast jest jeszcze jedna sytuacja, z którą ja się spotkałem w mojej pracy kilka lat temu. Mianowicie trenowałem taką panią, która paliła papierosy. Ona paliła papierosy, dwie paczki dziennie i postanowiła, że zrobi coś z siebie, przyjdzie na trening, oczywiście nie rezygnując z palenia papierosów. I ona weszła na bieżnię i w zasadzie od razu miała tętno bardzo wysokie. Już zbyt wysokie, gdzie od razu właściwie przekroczyła to tętno 65% tętna maksymalnego. Co w takiej sytuacji zrobić? I tutaj, jeśli masz jakby taką sytuację, to można bazować na troszeczkę innych mechanizmach, bo jest takie ogólne założenie, że tłuszcz spala się tylko do momentu, w którym wykonujesz trening, nie mając zadyszki. Natomiast jeśli ta zadyszka występuje, to występuje też dług tlenowy, czyli procesy przeszły z tych procesów spalania tlenowego w kierunku procesów spalania beztlenowego, a beztlenowo spalają się tylko cukry. Dlatego jeśli występuje u Ciebie albo u Twojego podopiecznego taka sytuacja, że ktoś pali papierosy i bardzo dużo i ma tak słabą kondycję, że ma tętno 150 chodząc po płaskim, to zawsze warto iść w kierunku sprawdzania bardziej właśnie, czy występuje ten dług tlenowy, czy występuje zadyszka, co nie zmienia faktu, że w takiej sytuacji zawsze warto odesłać do lekarza, żeby zrobił próbę wysiłkową i sprawdził, czy przypadkiem w sercu i w płucach nie dzieje się coś gorszego. Więc jeśli macie taką sytuację, zawsze odeślijcie do lekarza lub bazujcie po prostu na tym długu tlenowym i zadyszce.
Jeśli ten temat był dla Ciebie interesujący, to nie zapomnij subskrybować tego kanału z dzwoneczkiem, żeby być powiadomionym o nowych tematach. A jeśli jest jakiś temat, który chciałbyś, żebym dla Ciebie poruszył, napisz w komentarzu, co to za temat. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnych odcinkach.